CD-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 
Tak, tak, już wezmę. I to tam jak się przejdzie na DNC. Dzień dobry, panie marszałku. Jakub Kałtowski, marszałek województwa śląskiego. Znalazł dla nas czas dziś rano. Wyspany? Nie. Tak właśnie myślałem, bo tak pomyślałem sobie, że Dzionek mógł być nerwowy wczoraj. No, cały dzień był trudny, ale emocje gdzieś tam buzowały już od dłuższego czasu, więc... Dla porządku i wygody naszych widzów jeszcze tylko wyjaśnimy, bo nie wiem, kiedy państwo ten program będą oglądali. Wczoraj, a więc 24 kwietnia, Wysoka Izba Wojewódzka marszczyła czoło nad tym, jakby tu pana marszałka jednak odwołać, ale się nie udało. No nie udało się i jakby to powiedzieć, święte prawo opozycji do składania wniosków, ale też liczy się jakość tych wniosków, a ta jakość była, nazwijmy to, głęboko niska. Ale powiem panu, że czytam dziś, no nie gazety, bo trochę za wcześnie, ale czytam portale internetowe i duże strony z informacjami, a tam sensacja, porażka w kluczowym głosowaniu. Naprawdę ktoś miał nadzieję, że to się uda? Jeżeli ktoś pamiętał listopad i ma kompetencję intelektualną, która polega na liczeniu do 27, no to nie trudno było się spodziewać. Może było jakieś kuszenie tam, ale jakoś widocznie nie udało się. A no właśnie, bo to też jest ciekawy wątek. Może rzeczywiście było tak, że jednak pańscy obecni koledzy polityczni, a kiedyś pańska opozycja, jednak dawali PiS-owi cień nadziei na to, że uda się Chełstowskiego przehandlować za coś. Nie, nie wydaje mi się. Myślę, że to, a nie co... wydaje się, bądź pan wie. Znaczy, no, na tą chwilę takie informacje do mnie potwierdzone nie doszły. Wręcz przeciwnie, zapewnienia były cały czas od przewodniczącego Saługi, że absolutnie nie ma takiej opcji i wszystkie ręce na pokład. Prawo i Sprawiedliwość to partia, która prezentuje taki kurs obecnie, który jest nie do przyjęcia. A wszystkie działania zarządu przez ostatnie parę miesięcy, nowego zarządu, uważam, są bardzo zgodne i ten zarząd naprawdę bardzo dobrze pracuje. A da się to czymś pokazać, że on dobrze pracuje? Bo powiedzieć to nie trudno. Znaczy, ale... myślę, że te uchwały, które podejmujemy, jak dzielimy środki, wszystko to się odbywa w zgodzie, w zaufaniu. Nie ma to tak zwanych, jak to często bywało w poprzednim zarządzie, rozgrywek, gdzie dla kogo najwięcej. Jest jakaś taka zbiorowa mądrość przy podziale środków i podejściu do tych wszystkich spraw związanych ze środkami unijnymi, budżetowymi. Naprawdę jest zdecydowanie, brakuje napięć i to naprawdę buduje inny komfort pracy. W poprzednim zarządzie były nieustanne napięcia, żale i jakieś, nazwijmy to, dziwne historie. Tutaj przez te parę miesięcy nic takiego się nie zdarzyło ani razu, więc naprawdę to jest duży komfort pracując z zarządem, który jest merytoryczny. Jak to się mogło stać? Wie pan co, no... 4 lata miał pan ludzi, którzy pochodzili z pańskiego środowiska politycznego. Jak słyszę, nie dało się z nimi dogadać, a teraz z opozycją pan się dogaduje genialnie. No widzi pan, czasami tak to jest, że człowiek do pewnych decyzji dojrzewa i okazuje się, że po drugiej stronie są naprawdę wartościowe osoby. I chyba obie strony to zrozumiały i znalazły wspólny środek, jakimś dobro województwa. Ta koalicja jest bardzo szeroka, bo i Lewica, i PSL, i Ruch Samorządowy Tak dla Polski, i Koalicja Obywatelska. A więc te siły takie typowo demokratyczne potrafią ze sobą współpracować i dobrze rządzić. Tak przynajmniej uważam. A PiS to są siły niedemokratyczne? Panie redaktorze, ja też powiem panu, że trochę się też tych nowych standardów, dobrych standardów uczę, bo to nie jest tak. W PiSie to, jakby to powiedzieć, jest jednoosobowa decyzja i jest wykonanie. Tam dyskusja jest... Czasem polityka tak działa, jest skuteczna. Okej, ale są czasami tak drobne sprawy, że naprawdę nie potrzeba takiej aż mocnej ingerencji. No i to jest pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, tam zasady takie obowiązują do dnia dzisiejszego. Nic się tam raczej nie zmieniło, więc cóż zrobić? No, jaka partia, takie zwyczaje. Wie pan, debata jak debata. Można ją było śledzić z mniejszym albo większym zainteresowaniem, ale... Taki fragment elementarnej logiki można tej argumentacji jednak zostawić. Jednak jako szef zarządu województwa śląskiego za pewne decyzje pan odpowiada, miał pan nad nimi pełen nadzór i powinien pan był ten nadzór egzekwować, jeżeli chodzi o Fundusz Górnośląski czy decyzje związane ze stadionem. Wszystko się zgadza, tylko rzecz jest w tym, że właśnie pół roku trwało tarcie w zarządzie, żeby doprowadzić do odwołania prezesa Funduszu Górnośląskiego.
to nie mówimy teraz o merytoryce, tylko o tarciach, żeby doprowadzić do tego, żeby osoba, która źle prowadziła sprawy spółki, są co do niej podejrzenia o brak obiektywności i działania na szkodę spółki, ją odwołać. No jeżeli są bardzo racjonalne argumenty i wewnątrz zarządu i rady nadzorczej są tarcia, żeby tego dokonać i nikt nie chce tego zmienić, a moje apele do czynników politycznych wyżej trafiają w puste, no to nie mówmy tutaj o tych standardach i nie ma tutaj naprawdę to żadnego uzasadnienia, bo te pewne decyzje w człowieku dojrzewają. Wydają się, czasami coś, co wydaje się oczywiste, wydaje się też bardzo trudne. Przypomną panu wszyscy ci, którzy tę politykę śledzą, że wtedy, kiedy pan był lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości, niczego takiego pan nie mówił. Bo działałem wewnątrz, żeby nad tym zapanować, bo też polityka potrzebuje ciszy, współpracy. Interweniowałem tam, gdzie się da i nie trafiłem na żaden podatny grunt, żeby to wszystko jakoś rozwiązać, żeby to było obiektywne. Więc no, zasadniczo w tym momencie człowiek, jak nie ma wyjścia, no to wychodzi, a nie trwa w tym, bo jak dzisiaj bym w tym trwał, to na czole bym miał przyklejone, panie redaktorze, te wszystkie historie, które tam miały miejsce, a nie mają z tym nic wspólnego. A w momencie, kiedy chciałem te sprawy wyprostować, naprawić, byłem blokowany. Czyli rozumiem, że opuścił pan szeregi Prawa i Sprawiedliwości i dokonał tej wolty, bo czuł się pan bezsilny. W 50% tak, jeżeli chodzi o współpracę wewnątrz zarządu i politykę, która była prezentowana, a pozostałe rzeczy były bardzo istotne, jak Unia Europejska, jak program dla Śląska. Ja byłem wielkim orędownikiem tych 770 miliardów złotych, które rząd obiecał, że je wynegocjował. No i tak spytam retorycznie, jak wczoraj na sesji, gdzie jest ta kasa? W Brukseli. Tak, w Brukseli, ale nie w Polsce i nie pracuje w Polsce, nie pracuje KPO. Środki unijne są cały czas zagrożone, my jesteśmy w pierwszej fazie jej wdrażania, a więc zasadniczo coś, co miało być takim naprawdę motorem napędowym gospodarki, na dzień dzisiejszy nie pracuje. Wszędzie pracuje, poza Polską, bodajże i Węgrami. To jest naprawdę dla takiego ważnego regionu jak Śląsk, potężny zastrzyk pieniędzy, rozmowy z prezydentami. Wszyscy o tym dobrze wiedzą, że środki unijne w budżetach miast, miasteczek to była kluczowa pozycja. Teraz te pozycje są puste. No to skoro przecież za granicą jesteśmy, ponoć pan dużo podróżuje. Ponoć za dużo pan podróżuje. Nie wiem, czy za dużo podróżuję. Uważam, że reprezentujemy 4-promilowy region. Wczoraj przyjechał tutaj na jeden z 11 delegacji. To też pokazuje skalę zainteresowania Wysła Śląskiego. I mnie osobiście cieszą te relacje europejskie i poza Unią Europejską, bo one są bardzo mocne i budujemy ten taki sojusz gospodarczy z Emiratami. Mamy wizytę ministra do spraw rozwoju. To o czym świadczy, że mamy wśród naszych partnerów z Europy i spoza Europy duże zaufanie. A oczywiście jak ktoś się przyczepić do całości, no i się przyczepia, ale no, takie jego święte prawo. To nie są też żadne podróże, bo mówiąc wprost, to jest też kawał ciężkiej pracy, którą trzeba włożyć. Jednocześnie koordynować to, co tu się dzieje w sejmiku, czy na poziomie zarządu, czy na poziomie urzędu. Ale z tego są konkretne owoce i ja jestem z tego akurat wprost mówiąc dumny. Ostatnio też, chociaż nie już z moim udziałem, podpisana została umowa ze stanem Parana w Brazylii. Jest to stan 4 razy większy niż Polska, naprawdę potężna siła gospodarcza, 3. siła gospodarcza w Brazylii. Nam się czasami Brazylia kojarzy z São Paulo, Rio de Janeiro, a tam naprawdę ta gospodarka bardzo mocno rozkwita. No i słucha pana mieszkaniec Załęża i mówi, co? Jaka Parana? Gdzie donosi? Co ja z tego będę miał? To i z jest, tego pana będą to rozliczali. To jest kwestia, panie redaktorze, zasadnicza, że po pierwsze jest to projekt, który nam połączył nasze województwo śląskie i stan Parana w ramach projektów unijnych, bo to Unia sieciuje często regiony o podobnym potencjale gospodarczym i zachęca do generalnej współpracy. My współpracujemy, więc to naprawdę są dobre projekty i trzeba budować te mosty. My nie możemy udawać, że jesteśmy tylko skupieni tutaj na własnym poletku. Wczoraj też miałem spotkanie z Iwo Wondrakiem, hejtmanem kraju morawsko-śląskiego. A to do Ostrawy jesteśmy w stanie dojechać szybciej niż do Częstochowy z Katowic. I to wszystko ze sobą się tutaj przenika, tak? Więc trudno tutaj na dzień dzisiejszy mówić, że to są jakieś ekstremalne kierunki. We wrześniu będziemy mieć wizytę prefektury GIF-u, która podpisuje z nami umowę o współpracę. No, myślę, że Japonia, kraj G7, to naprawdę dobry kierunek do współpracy. Z pewnością, tylko kiedy Ślązak słucha tego, co pan mówi i słyszy frazę podpisujemy porozumienie, to chciałby wiedzieć, co się za tym kryje. I co dla niego z tego będzie wynikało? To są bo z tego pana będą rozliczali, tak, a nie z tego, to jakie bijety pan przykład, panie redaktorze, myślę, dobrym przykładem jest współpraca z EA, takim naprawdę bardzo merytorycznym, czyli z Emiratami, gdzie śląskie firmy podpisują już pierwsze kontrakty, pierwsze umowy.
a my chcemy ściągać inwestorów z EA i mamy takie zapewnienia odnośnie proponowanych kierunków współpracy biznesowej, gospodarczej. Oni są zainteresowani wejściem projektów w projekty o wartości od 50 do 100 milionów dolarów. A to nie wystarczy, że KSS-y tam jeździ, pan ten musi? Ale KSS ma inny charakter. KSS przyciąga inwestorów, którzy są typowo produkcyjni. A tutaj często mówimy o usługach, mówimy o inwestorach, którzy mają zasadnicze pieniądze w zupełnie inne branże niż takie typowe działalności produkcyjne czy motoryzacyjne. KSS ma swoją pozycję, wspieramy KSS i dzięki temu budujemy dobrą synergię. Jeżeli tak jest w istocie, że to są takie ważne wyjazdy i one będą miały pewną perspektywę dla nas, Ślązaków, to co jest wstydliwego w udzieleniu odpowiedzi dziennikarzom na pytanie, ile kosztowały te podróże między 2018 a 2022 i kto tam wolał leciał? Nie, no panie redaktorze, nie ma nic wstydliwego, my udzielamy odpowiedzi w całości na te wszystkie informacje, które są. To nagle tutaj ktoś zaczął wymyślać, nagle jak wyszedłem z PiS-u, to komuś przestało się to podobać i szuka bicz na tą całą historię współpracy międzynarodowej, uderzając po prostu we mnie, w pracowników. De facto przecież te wszystkie delegacje podpisywał pan wicemarszałek Kałuża, więc o co na dzień dzisiejszy im chodzi? Tam nie ma żadnej wiedzy tajemnej, wszystko jest wliczane, część pieniędzy de facto. W większości te wyjazdy były finansowane ze środków unijnych, więc jak ktoś tutaj zarzuca jakąś niegospodarność, to już jest absurd. Wie pan, to swoją drogą jest taki moment, który po raz kolejny mi udowadnia, że polityka to jest naprawdę niesamowite zjawisko, bo 2018-2022 to jest akurat czas, kiedy pan był lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości i wtedy pańskie podróże nikogo nie interesowały, teraz nie interesują. No, jakby to powiedzieć, no pan redaktor to zdiagnozował dość celnie, więc myślę, że zasadniczo sam ten wniosek, nie wiem, czy pan redaktor go czytał, ale tam było tyle kłamstw, tyle pomówień, de facto obciążających wszystkich poprzednich członków zarządu województwa, a próbowano zrzucić winę na mnie za jakieś niedociągnięcia. Z jednej strony radni twierdzili, że ja za bardzo ingeruję w sprawy spółek, z drugiej strony twierdzili, że się nimi nie interesuje. To jest naprawdę jakieś rozdwojenie intelektualne w wielu obszarach, nie wiadomo, o co tam chodzi. Jakby napisali wniosek, tak, zmieniłem barwy polityczne, tak, nie mam ich zaufania, ja to doskonale rozumiem. Ale jak dałem ten wniosek prawnikowi, to on mówi, że to się nadaje na pozew cywilny, bo 99% tych rzeczy to są naprawdę wysane bzdury do kwadratu i jeszcze pomnożone do sześcianu. No to jak się nadaje na pozew, to... Tak, będziemy to analizować, bo to naprawdę nie może być. Chce pan tak radnych pozywać o tą wczorajszą sesję? Ja wszystko będę analizował z prawnikami, bo to są jednak koszta i czas. Decyzja polityczna została wczoraj podjęta, ale z drugiej strony no naprawdę jakość tych inwektyw, wyzywanie od pazerności, wyzywanie od działania na szkodę, że powinna nas Unia Europejska sprawdzać, że my tu dochodzi do wiecznych przestępstw. My wszystkie programy unijne rozliczyliśmy co do joty, co do eurocenta. Myślę, że jednak to rząd ma problemy z praworządnością, bo 1,7 miliarda kar to są realne pieniądze, które zostały w Polsce zabrane i myślę, że radni Prawa i Sprawiedliwości to tam powinni swój skierować wniosek, bo Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego kończy swoje rozliczenie i nie słyszałem, żeby Unia Europejska i Komisja DG Regio miały jakieś uwagi co do jednej złotówki. A nie sądzi pan, że po prostu to wszystko, co się wczoraj wydarzyło, także te emocje, także ten język, po prostu trzeba zrozumieć, no bo to jest logiczny i naturalny ciąg działań pańskich obecnych przeciwników politycznych. Byłoby czymś dziwnym, gdyby nie złożyli wniosku o pańskie odwołanie. Nie, tu absolutnie jest 100% racja. Mamy do tego święte prawo, ja to powiedziałem wielokrotnie, święte prawo opozycji składania wniosków. Radny ma prawo pisać wnioski, interpelacje, zadawać pytania. Taka jest jego rola, ja to doskonale rozumiem, bo sam byłem radny, sam jestem notabene radnym, ale też jest jakość. Jakość taka intelektualna tego, co się pisze, bo nie wszystko dotyczy spraw wspólnoty samorządowej, a ustawa mówi o tym wprost. Więc no naprawdę czasami do sejmiku, panie redaktorze, myślę, że pan to jako wnikliwy obserwator sceny politycznej wie dobrze, trafiają osoby przypadkowe bez doświadczenia samorządowego. A wydaje mi się, że to doświadczenie samorządowe na szczeblu lokalnym, powiatowym by się przydało, wchodząc już do sejmiku Województwa Śląskiego, bo to jest jednak zupełnie inna jakość i trochę doświadczenia takiego politycznego, samorządowego trzeba mieć. Wie pan, we wszystkich gremiach wybieralnych niestety jest masa straconych mandatów, a ci, którzy się przyglądali jakości tych kompetencji w województwie śląskim, zilustrowali to niedawno zdjęciem, o komentarz, do którego pana poproszę. Trafiło na to zdjęcie przypadkiem. Jest emblematyczne, może urażające, ale być może celne. Na tym zdjęciu jest pan i pan marszałek Kałuża, a podpis brzmi: Kałuża polityków bez idei.
Wie pan, wszystko to też jest miejscem do refleksji i ja też takich refleksji dużo z tym wszystkim miałem. I też się czuję oszukany przez wiele osób w tym wszystkim. Może wykazałem się jakąś naiwnością, może wierzyłem, że naprawdę ktoś chce realizować programy gospodarcze, że jest taką osobą, która po prostu w to wierzy, że była po drugiej stronie. Jakby to powiedzieć, tu historia zatoczyła pewne koło. Ja byłem po tej drugiej stronie i wydawało mi się, że to jest ta właściwa strona, że te programy gospodarcze zmienią Śląsk, zmienią właśnie oblicze naszych mieszkańców w wielu obszarach. Da to taką siłę na zmianę, na rozwój, na to, że będzie tu bezpieczniej, będzie bardziej gospodarcze, a się okazało to kłamstwem. Więc zasadniczo lepsza chyba taka refleksja niż trwanie w kłamstwie. Czy pan się boi centralizmu na polską modłę? Bardzo. Uważam, że to jest bardzo zły kierunek. Doświadczyłem tego i doświadczamy tego dziś. To naprawdę dzielenie pieniędzy, które są pieniędzmi podatników tak naprawdę, mówienie rządowe, samorządowe, no to jest taki naprawdę sztuczny, krzywy podział, bo to samorządy wiedzą lepiej, gdzie są te potrzeby, a nie rządowe programy, które są nagle ogłaszane, że my dzisiaj wstaje, nie wiem, pan wiceminister infrastruktury i mówi, dzisiaj będziemy naprawiać wszystkie oświetlenia na drogach, składajcie wnioski. No ale to chodzi. Pan by wolał na coś innego. Ja bym wolał na to, żeby na przykład było jakieś centrum biznesowe dla startupów i wolałbym na to dać pieniądze, żeby przyciągać tutaj młodych ludzi, tak? Ale dzisiaj robimy lampy. Wymieniamy wszystkie lampy, wymieniamy wszystkie znaki, bo pan minister zrobi briefing i powie, wszystkie znaki we wszystkich gminach pójdą do wymiany, jest na to pieniądze, składajcie wnioski. No jak pan słyszy taką retorykę władz centralnych, to co mi pan odpowiada? Że ta droga jest drogą donikąd, bo to nie ma nic wspólnego z samorządnością. To jest naprawdę bardzo dobra reforma, która została po 1989 roku opracowana, wdrożona. To tak naprawdę siłą Polski to dzisiaj samorządy i regiony są. Ale to oni, miasta i miasteczka oni generują. Panie marszałku, nie zaprzeczą. W istocie tak jest, jak pan mówi, tylko rzecz polega na tym, że nie chce się samorządu. Nie chce się i się dzieli te pieniądze według klucza politycznego. Panie redaktorze, ja też byłem, jakby to powiedzieć, zapraszany na spotkania do pana wojewody, gdzie pan wojewoda pokazywał mi listę w ramach rządowych funduszy i mówi tak, słuchaj Jakub, tu mamy pieniądze do podzielenia, propozycje są takie, co o ten temat sądzisz? Temu dajemy, temu zabieramy, no musiałem się wykłócać o te miasta. No jeżeli to tak ma wyglądać, no to wie pan co, można to raz przeżyć, można to drugi raz przeżyć, ale jak się na to patrzy, to co ma to wspólnego z obiektywnością, z takimi zasadami, co jakiś prezydent XY komuś zrobił złego, co tam mieszkają gorsi mieszkańcy, że oni dostają takich pieniędzy, przecież te same dziury nie mają barw PiSu, czy Platformy, czy PSL-u, to są dziury na drogach, które rację, trzeba załatać. Ma pan rację, ale samorządy i ludzie, którzy w nich zasiadają, mają barwy polityczne. Mają barwy polityczne, ale przecież jeżeli mówimy o tej samorządności, to nie zmieniajmy tak prawa podatkowego, że samorządy tracą na zmianach podatkowych, dzięki temu rząd centralny ma więcej środków finansowych i wtedy sobie tworzy programy, które sobie autorytarnie dzieli. Bo tak jak powiedziałem zasadniczo na przykładzie tego znaku czy oświetlenia ulicznego, to niekoniecznie dzisiaj potrzeba samorządu miasta Katowice, ale wy musicie wziąć te pieniądze, bo jak nie wiedziecie, to jesteście tymi złymi, za przeproszeniem. No ale to jest tak pomyślane, my wam zabierzemy podatki, ale to jest absurdalne, żeby wykazać, absurdalne. Że jesteście słabi, a rząd jest fajny. Panie redaktorze, ja mam czasami wrażenie takie, że nie liczy się, komu te pieniądze się dają, ale jak ma ktoś na czole napisane PiS, tak, to jest dobry, bo to jest nasz. No chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, a szczególnie samorządami, niech to sobie jest w parlamencie, ale na poziomie miast, miasteczek, regionów, to już jest absurd, to już zmierzamy w jakąś naprawdę bananową republikę. Na całym świecie cywilizowanym jest zupełnie inaczej, szczególnie w Europie, do której przecież cały czas gonimy. To regiony i miasta są siłą tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Dzięki tej samorządności, tego, że się gospodarze tych miast mogą skupiać na rozwoju i pracować, są realne efekty. A tak muszą, przepraszam, zabiegać u jednego posła, czy u drugiego wojewody, czy te 5, 7, 10 milionów dostaną? Ale jakby dostali w budżecie, mogliby tym sami zarządzać we współpracy z radnymi, bo to radni decydują zasadniczo, na co te pieniądze idą. Więc jest kontrola bezpieczeństwa, jest taki wentyl bezpieczeństwa w tym wszystkim. Po co to psuć? Bo to jest kwestia cywilizacji, jaką się zbudowało. Częścią cywilizacji są ludzie, są wyborcy. Jeżeli im się wmówiło, że rządowe jest fajne, bo jest pewne, stabilne, a samorządowe może być hachmęcone... A to właśnie nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest, bo w większości to są tak zwane promesy, a promesy to nie są realne pieniądze. Realne pieniądze są wtedy, kiedy realnie na rachunku bankowym miasta, województwa one są i wtedy można realnie za to zapłacić, a nie czekać pół roku, roku, jakieś faktury wysyłać. Ale dobrze jak ja, że kartonowe, tekturowe czeki pokazuje pan premier i to działa.
Chociaż nie ma pod nimi żadnego pokrycia. Ale panie redaktorze, ale pytanie, jaki jest stan finansów publicznych, bo dzisiaj możemy się tym zachwycać, powiedzieć, o jest cudownie, dali pieniądze na to, tylko jaki jest taki realny stan finansów publicznych? Jeżeli NBP wykazuje 17 miliardów złotych straty, narodowy emitent mówi wprost, sobie nie radzę w tym wszystkim, co się dzieje, generuje potężną stratę i rządzący mówią, w sumie to nic się nie stało, to my możemy być za parę lat naprawdę drugą Grecją i to nie są jakieś takie czczerdumania, bo wzrost gospodarczy się zatrzymał. My za pierwszy kwartał mamy już jeden wskaźnik, wpływy z PIT-u są mniejsze niż rok temu. To co się dzieje w tym systemie? No, to się dzieje, że tak miało być. Wy macie mieć mniej pieniędzy z PIT-u. Nie, nie, nie. Rok temu o tej samej porze było o 3-4 miliony złotych więcej. Teraz mieliśmy dostać tyle samo, a jest mniej. A więc coś się dzieje na rynku. Coś widocznie. Ministerstwo Finansów nigdy nie odpowiada na nasze pytania odnośnie tych realnych dochodów, które tutaj województwo śląskie produkuje. Jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, jeżeli chodzi o podatki, odsyła nas do jakichś absurdalnych tabelek, z których nic nie wynika. Więc ja szczerze mówiąc nie wiem, jak ten system działa, pomimo licznych próśb ustalenia i dowiedzenia się, jak to wszystko funkcjonuje. Więc moje zaufanie do tych tak zwanych tabelek excelowskich po stronie rządowej jest niewielkie. To skoro jesteśmy przy dzieleniu pieniędzy przez rząd albo samorząd, kiedy pan zamierza pod rękę z Timmermansem oddać województwo śląskie Berlinowi albo Brukseli? Tak jest bzdura. I pan ten artykuł czytał i ja z pewnością. Ale wie pan, powiem panu, panie redaktorze, tak, że ja jestem zwolennikiem silnych regionów, silnych miast. Oczywiście w ramach kształtu państwowości, polskiej państwowości, to naprawdę jedno z drugim się nie wyklucza. Niestety jest w naszym jeszcze taki pokutuje duch takiego centralizmu, że jedna, że jedni ludzie w Warszawie załatwią wszystkie nasze sprawy. No, proszę mi powiedzieć, komu ma w Warszawie zależeć na tym, żeby projekty gospodarcze na Śląsku szły do przodu? No, ja to rozumiem, tylko inni mogą gorzej rozumować. Oni myślą w ten sposób. Eusztowski zamierza pominąć Warszawę w rozdawaniu unijnych pieniędzy i niedługo naprawdę obudzimy się na Śląsku, który nie będzie już polskim regionem. Nie, to jest bzdura totalna. Współpracujemy z Komisją Europejską. Przecież są traktaty. Te traktaty jasno mówią, na co Polska się zgodziła i w jakiej kooperacji możemy współpracować. I to naprawdę świetnie działa, ale no ktoś chce pan tą Warszawę pominąć, czy nie? Ja się cieszę, że możemy zarządzać środkami unijnymi na poziomie regionalnym. Oczywiście musieliśmy to wynegocjować z Komisją, ale panie redaktorze, dam obiektywny wskaźnik, bo to ja nie będę posiłkował się tutaj danymi CBOS-u, bo to CBOS napisze to, co rządzący chcą. Kwestia zasadnicza. W latach 2019-2022 województwo śląskie skoczyło na tle wszystkich regionów w Europie klasyfikowanych, dokonało największego skokowego wzrostu o 28 pozycji w zakresie jakości edukacji, jakości życia, gospodarki, a więc nasza diagnoza implementowania środków unijnych była bardzo celna i to był największy wzrost skokowy, jeżeli chodzi o region. I to informację nam przedstawiła komisarz Elisa Ferreira, która zajmuje się polityką regionalną. No proszę mi wybaczyć, ale nasze relacje polityczne tak daleko nie sięgają, a więc potrafimy to dobrze robić i niezależne oceny Komisji Europejskiej jasno to mówią, że Śląsk idzie w dobrą stronę, że sobie radzi z implementacją środków unijnych bardzo dobrze, bo dzięki temu te wszystkie obszary, gdzie były zapóźnienia, my rośniemy. A więc jeżeli my mamy takie informacje zwrotną z Komisji Europejskiej, to dlaczego nie możemy tych środków więcej implementować lokalnie? To samo dotyczyło KPO. Uważaliśmy, że regionalne ścieżki tematyczne powinny być dla nas wiążące, a nie ścieżki tematyczne krajowe, ogólne, bo to się mija z celem. Inne potrzeby są u nas na Śląsku, inne potrzeby są na Podkarpaciu, a inne w zachodniopomorskim. No nie róbmy z tego, że wszyscy będziemy chodzić w jednakowych mundurkach, bo to naprawdę już było i to się nie sprawdziło. Ale niech pan mnie uspokoi i autorów tego tekstu. Nie zamierza pan oddać Śląska nie mamy takich kompetencji, we władanie Berlina. Nie mamy takich kompetencji, po pierwsze, żeby prowadzić taką politykę. Po drugie, uważam, że musimy współpracować z wszystkimi naszymi partnerami w Europie i poza Europą i Niemcy są naszym kluczowym partnerem gospodarczym w wielu wymiarach, w wielu obszarach, a z drugiej strony traktat jasno mówi, jakie są realia polityki międzynarodowej, środków unijnych i to naprawdę jest taka już czysta złośliwość jakichś takich autorów, którzy nie mają pojęcia o tym, co się dzieje, albo po prostu nie lubią samorządu, nie lubią samorządowców, uważają ich za złych ludzi. Też jest taka grupa polityków, która twierdzi, że wie najlepiej, nie przepracowała w życiu żadnego poważnego tematu, żadnego poważnego projektu, nie podjęła żadnej wiążącej decyzji, a ich szczytem możliwości jest zarządzanie swoim biurem poselskim. Panie. Więc no, tak z całym szacunkiem, ale myślę, że jednak wolę słuchać
przyjmować praktyków. Panie marszałku, oni samorządowców może lubią. Chełmsztowskiego od listopada nie lubią. No wie pan, to na to już nie mam wpływu. Ja staram się wszystkich ludzi lubić, a z PiS-u wolę pamiętać to, co było dobre, niż to, co złe. Jest to pamiętać. Jest to pamiętać. Było parę naprawdę bardzo dobrych, fajnych spraw, które udało się zrealizować i to nie można mówić, że wszystko było złe, bo to było głęboko nieuczciwe. Ale no, patrząc strategicznie, ta pierwsza kadencja Prawa i Sprawiedliwości była zupełnie inna od tej drugiej. To jest naprawdę zupełnie inny PiS. Ja do innego się de facto zapisywałem, wchodziłem, uważałem, że to jest partia zmian, partia reform. Pomysły były wyłożone, podpisane. Wszyscy stali tutaj w Urzędzie Wojewódzkim, mówili, robimy program dla Śląska. No to jak nie ufać i nie wierzyć, że to ma się nie udać? No to się nie udało, bo ten program dla Śląska poniósł kompletną klapę. Jak my mamy to wytłumaczyć mieszkańcom, że czemu to się nie udało? Bo paru polityków w Warszawie było zazdrosnych, że Śląsk ma swój program i oni też chcą mieć. Przepraszam bardzo, jeżeli się daje komuś słowo na to, że będą środki na inwestycje, będą środki w transformację technologiczną, a potem się mówi, wiecie co, to była jednak pomyłka, my tego nie robimy, to o czym tutaj rozmawiać na przyszłość, jakie programy i projekty realizować? 770 miliardów dla Polski, gdzie są te pieniądze? Antyunijny kurs. No dzięki środkom unijnym Polska się zmieniła. Samorządy przeprowadziły generalną, wielką reformę, która w latach 2011, 2015, pierwsza faza wdrażania, 2016, 2020, druga faza wdrażania. Dzięki temu ten wzrost gospodarczy naprawdę odpalił w Polsce, dzięki temu jest lepiej. Oczywiście chcemy, żeby było jeszcze lepiej, żeby to wszystko rosło, ale tak się nie stało i tak się nie dzieje, bo dzisiaj te środki są przyblokowane, więc moja decyzja o odejściu z PiS-u wydaje się chyba głęboko uzasadniona, bo PiS wtedy nie mówił, że chce wychodzić z Unii Europejskiej, a teraz słyszymy o Polexicie. Słyszymy o tym, że w sumie te środki to tak nam niepotrzebne, mamy środki rządowe. No, gdzie my zmierzamy? Co to jest w ogóle logika? Ale pan ma jeszcze rację na program dla Śląska. Ja już nie wierzę w tą ekipę, że ona jest coś w stanie stworzyć, bo mieli na to 8 lat i nie wdrożyli tego programu. 7, przepraszam, bo to było chyba 2016 publikacje. Mieli na to 7 lat, nie wdrożyli tego programu. No to co mają wdrożyć teraz? Poprzedni też. Jeżeli realizuje się taki program i daje się ludziom słowo, to trzeba go realizować. Ja uważam, że ten program był do realizacji, było paręnaście spotkań, w których brałem udział i nie widziałem po stronie tak zwanych prezesów spółek Skarbu Państwa woli do tego, żeby podejmować takie czy inne działania. Może się komuś po prostu nie chciało po ludzku, ale tak jak powiedziałem, kogo będzie interesowało jakiegoś prezesa, który ma siedzibę spółki Skarbu Państwa w Warszawie, do tego, żeby się zajmować Śląskiem. No, na papierze to wyglądało fajnie, ale papier wszystko przyjmie. Jakub Chełmsztowski, marszałek województwa śląskiego, nadal marszałek województwa śląskiego, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie, panie marszałku. Dziękuję. No już.